jeszcze okazji z nim pogadać. Oby było warto. Bo straciłeś szansę na znalezienie mi? Tak. Nie martw się. Coś wymyślimy. A teraz odzyskajmy moje buty. Odzyskajmy? Ukradli ci je? Lawan, skoro wiedziałaś, gdzie są twoje rzeczy, dlaczego wcześniej po nie nie poszłaś? Lawan. Lawan. Jacho, Isayuki z tej strony. Witam wszystkich, gramy dalej w Dying Light. I już wiecie, dlaczego nie mogliśmy zrobić live'a z Dying Light w niedzielę. Bo bym przerwała tak ważną misję. Tam. Przepraszam za cięcie, po prostu jakieś przerywanie mam na ostatnio znowu na grabeże. Zastanawiam się, czy po prostu to nie będzie kwestia kabli tym razem. Pokorzystam z jeszcze innego grabera. Właściwie teraz to dwóch na zmianę w formie testów i tak dalej, ale w tej chwili z innego. Od jakiegoś czasu. No więc po pierwsze, czemu stoimy tak blisko ziemi? Mam wrażenie, że jesteśmy tak strasznie blisko, tylko to jakby nasza postać była niższa. Plus, z tego co rozumiem, wpadły nowe update'y, jeżeli chodzi o Dying Light. Duże jakieś, większe jakieś i w ogóle. Ciekawe, co z tego wyjdzie. Ale zanim zrobimy misję z Lawan, a zrobimy, chcę wrócić tam. I dziękuję za podpowiedź, bo tam jest inhibitor, że tam normalnie teraz działa windzia. Więc możemy tam wjechać windą. Prawdopodobnie. Zobaczymy, czy jak daleko dolecę tutaj. W ogóle mnie nie chce dopuścić do budynku. Patrzcie, jakie cwane. Nie i koniec. Ej. Ej. Że tak powiem. Cwaniaki. To nie. Dostaniemy się windą, która podobno ma działać. Liczę, że działa. Jak wiecie, zawsze wierzę w wasze rady i wskazówki. Także tego, ten. Lotem bliżej, co? Gdzie było główne wejście? Gdzieś z tej strony. A, pod tym. Oj, odbiję się od ściany. Poza tym, chyba źle to rozplanowałam. Czy nie mamy środka nocy w tym momencie? To będzie problem. Wykrywa pojemnik z inhibitorami. Ale tu nie powinno być zarażonych. W środku przynajmniej. Nie, tu są! A! Tam chciałam wlecieć. Tam, do środka. A? Pojemnik z inhibitorami w pobliżu. Help! Chłopaki! O nie, tu mają... Czemu tak to wygląda? A tu jest jeszcze! O, jeszcze tu w środku! Ale to chyba nie ma anomalii. Tu się chyba wchodzi normalnie drzwiami. Wykryto pojemnik z inhibitorami. Dobrze, wróciłam sobie tutaj, zrobiłam sobie dzień, żebyśmy mogli od razu ten inhibitor pojemnik wyciągnąć. Z inhibitorami w pobliżu. Bo potem zapomnę i tyle będzie. Szkoda by było, co? Myślę, że zdecydowanie. Dzień dobry, inhibitorku. Zaraz się ulepszymy, tylko pozbieramy resztę gratów. Apteczki jestem zdecydowanie za. Dokładnie tak. Średni zamek, mówicie, tak? Dobrze. Mało brakło? By nam pękło? Lepiej niech nie pęka. Apteczki wciąż zdecydowanie. Jeszcze tu. To nie, to drugą. Nogaj. Zaraz sobie wejdziemy też tam do środka, posłuchamy, co mamy do powiedzenia, po tym jak oddaliśmy wieżowiec nie w terenie, co by chcieli. Zobaczymy, co powiedzą na to. Oj. Tu nie ma, nie? No dobra. Cześć, chłopaki, dziewczyny. Myślałem, że mamy spore szanse w starciu z renegatami. Kłamto mnie, ale teraz nie jestem krótko już tak pewien. Krótko zwięzłej na temat. Juan zawsze zazdrościł Jackowi posłuchu swoich żołnierzy. Wiesz, wszyscy kochają Jacka. Ty na pewno. A ty nie? Co będzie, jak już pokonamy rzeźnika? Myślisz, że Matt przejmie Villedor? Taki chyba jest plan. A to dobry plan? A na co liczysz? Armia Matta, zwycięstwo Matta. Jasne, że będzie rządził.
Okej. Pewnie. Niech będzie. Patrzcie, jaki gość ma tasak. Ej, ty! Chcesz wrócić na bezkres? Trzymaj biomarkę na widoku. Nie żeby coś, ale to był głos Aidena. Jest windzia. Pojedziemy sobie najpierw na posterunek. Tam też jest parę osób. Może też mają coś zabawnego do powiedzenia. Zawsze to coś, no nie? Mają śmieszne teksty niejednokrotnie. Ptaszek? Tu był ptaszek? Czy tu lata ptaszek? Co to jest? To był ptaszek czy paproch? Ponoć od tego kręci się w głowie. Teraz to już nie wiem. Jak musi być źle, że ludzie wrócili do wiary w przesądy i zabobony. A nie zawsze tak było? Nigdy do tego stopnia. Nie chcą rozmawiać przed... O! Ciekawe, czy coś powie. Nie miałeś gdzie... Musiałeś tu? Co za śmierdziel. Nie mogłeś wejść na zewnątrz? Ty? O, tu jeszcze coś się dzieje. Ruchy! Ej, a ten znasz? Przychodzi renegat do lekarza i... Nie słuchałaś na odprawie? Będzie dzisiaj inspekcja. Dobra, nieważne. Nasz dowódca nie ma litości dla zdrajców. Uznaj to wiesz, za co Kate powiedziała mi o Cassie? Bratasz się z wrogiem, tak, pielgrzymie. To znamy. Słyszałam, że jej to na tobie negatu. Co czytasz? Nie można ci ufać. Tak, bo właściwie to była ja. Kuanan, no tak, sorry. Nikt nie chce z nami rozmawiać jakoś taką. Hej. Podoba mi się, że czytacie dużo książek, ale co czytacie? Halo? Halo? O, można było się tu wyciągnąć. Z innej strony budynku. Dobra, ale i tak idziemy do windy, bo od tego momentu w górę jest jeszcze trochę, co? Dziś rozwaliłem 6 zarażonych, a to nie koniec. No dobrze. Powiedziałabym, zasłużyli sobie o nasza meta. Gdyby nie to, że to niestety jakieś biedne żyjątka zmieniły się w zarażonych. No niemniej jednak trzeba ich pokonać, żeby móc przetrwać. Na dach poproszę. Pozwólcie, że w międzyczasie się siorpnę trochę kawki. Ale skrzypi. A rozumiem, że jako tako wejścia na piętro 30, gdzie się zrobiła masakra, już nie ma. Ojej, jak się jasno zrobiło nagle. Tu jechali my? Wow. No dobra, no poczekamy jeszcze. Dobra, drzwi są tylko z jednej strony. A, mam niewykorzystane. No tak, chciałabym jednak życie trochę rozwinąć teraz. Wykryto pojemnik z inhibitorami. O, Aiden. Mam nadzieję, że wszystko w porządku. Widoki super. Pojemnik z inhibitorami w pobliżu. Jakby piętro niżej. O, ale dali nas na tą drugą wieżę, właśnie na tą, co chciałam się dostać. Tam są anteny, jakby nie było. To się teraz wszystko kręci. A, to tak się wspina po tych rzeczach, jak to się już zacznie kręcić. Okej, okay, to ma sens. Teraz te parę miejsc, które chciałam wskoczyć, a się nie dało. Patrzę, czy jeszcze coś tak dodatkowo można tu złapać. Ale chyba nie, więc... Pojemnik z inhibitorami w pobliżu. Możemy sobie tu nawet odpocząć. Dobra, pojemnik pokazuje tak jakby trochę niżej.
Żadna z tych skrzyń się nie otwiera? A, czemu trochę niżej wygląda, jakby tu w środku był? Jak się tam wchodzi do środka? Górą? Zakładam, że górą. Tak. Jej, jesteśmy na szczycie! O, ale tutaj jest rzeczy rozsypanych. Ale dobra, mamy kolejny inhibitor. Na live oczywiście zbieramy kolejny i odblokowujemy metra. Co, całkiem znowu w lewo? Tak. A, no i pękło. Miało nie pękać. Oj, widać nie całkiem. Hej, no weź. No. czasami to po prostu tak śmiesznie wchodzi. Pasowałoby, żeby tutaj dali sporo rzeczy w ramach rozwiązania takiej misji głównej. Wystawieniu mata. Chciałabym jeszcze się z Eitorem zobaczyć. Ciekawa jestem, co powie. No i oczywiście teraz dalej szukamy Mii, jakby nie było. Takie bieganie po mieście sprawia, że trochę jesteśmy przez to w plecy, ale jakby nie było, musimy się rozwijać i tak dalej, żeby móc się za to w ogóle zabrać. No, inhibitor jest gdzieś pod spodem w takim razie. Musi być piętro niżej. Nie pozwalają tędy wychodzić. Pojemnik z inhibitorami w pobliżu. A jak się schodzi piętro niżej? Dobra, to widzieliśmy, bo tu biegaliśmy. No dobra, tu jest jakiś... jakby możliwość wpadnięcia do środka. O, plecak tu leży. Czy to mój spadochron się tu zlagował? Moja lotnia? Bardzo możliwe, że tak. Dobra, to mnie zabierze na sam dół, nie piętro. Ej, no ale dobra. Czemu tam się pokazuje jeszcze coś? Na dół. A, nagranie ominęłam. Sesja Rady Ludzkości numer 2. Czasem niewygodnie się tu posługiwać tym, ale jest okej. Wtorek, 17 lipca 2023 roku. Niniejszym rozpoczynamy 17. sesję obrad Rady Ludzkości. Jak wszyscy dobrze wiemy, globalna sytuacja szybko się pogarsza. Kilka naszych źródeł potwierdza, że Pakistan zrzucił bombę nuklearną na indyjski region Jammu. Wirus oficjalnie pochłonął całe kraje. Węgry, Chorwację, Portugalię, Austrię, Finlandię. W zeszłym tygodniu brytyjski premier zmarł na THV. Panie i panowie, musimy stawić czoła faktom. Odpowiedzialność za dalsze losy ludzkości spoczywa na zebranych w tym pokoju. Jak uczy historia, nie byłby to pierwszy raz, gdy międzynarodowa współpraca wyciąga świat z kryzysu. Dopisuje panu dzisiaj humor, ministrze Dahan. Generale Pratt, chcielibyśmy wysłuchać pańskiego raportu. Oczywiście, proszę pana. Przejmujemy obiekty rolnicze i magazyny, a głównym centrum dystrybucji zarządza GRE, pod czujnym okiem armii. Jak dotychczas, współpraca GRE i armii przebiega bez zarzutu. Zgadzam się. Dziękuję, dr Kobayashi. Przejęliśmy ulice i punkty kontrolne. Zabezpieczyliśmy podstacje elektryczne i wieże ciśnień. Pomimo początkowych oporów pracowników, w końcu udało nam się przekształcić dawną fabrykę aut elektrycznych Dynamo Cars w elektrownię słoneczną. A teraz, dr Kobayashi, prosimy o wiadomości o postępach inicjatyw GRE. Dziękuję. Pierwsze testy związku GenMod THV zakończyły się sukcesem. Wykazuje niezrównaną stabilność chemiczną, a jego zdolność degradowania DNA zarażonych komórek jest zdumiewająca. Kluczowa broń przeciwko wirusowi może wreszcie być w naszym zasięgu. Nie traćmy czasu, dr Kobayashi. Proszę zapewnić próbki armii. Przeprowadzimy własne testy. Za wcześnie na to. Badania wymagają czasu. Zgłaszam wniosek o przekazanie przez GRE próbek genmodu THV armii i poddanie samego GRE wojskowemu nadzorowi.
Generale Pratt, historia pokazuje, że pośpieszanie nauki prowadzi do katastrofy. Są ludzie, którzy... Generał Pratt ma rację, doktor Kobayashi. Ekstremalne sytuacje wymagają ekstremalnych środków. Przyjmuję wniosek o przekazanie najnowszych próbek genmodu do laboratoriów wojskowych. Doktor Kobayashi, pomoże pani generałowi Prattowi z opracowaniem projektu broni wykorzystującej ten związek. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymuje? Dziękuję. Wniosek został przyjęty stosunkiem głosów 5-3. Doktor Kobayashi, proszę zacząć wymagane procedury. Ale ją zrobili. Kod do sejfu. No i dobra. Kodzie do sejfu. Co? Jeśli ty jesteś 555, to ja jestem... O, nie rozumiem. To jest jakaś specjalna zagadka, czy 555 to jest jednak kod do sejfu? Nie wiem, spróbujemy 666, może po kolei po prostu. Dziwne, nie bardzo rozumiem tej zagadki. Sześć. No, jak ładnie weszło akurat 6. Prawie. Poważnie? Okej, okay, to ps... O! Hello, house sleeper! O, się mrocznie zrobiło. Można to gdzieś zobaczyć? W czymkolwiek? To znaczy, pewnie mamy to w ekwipunku podniesione gdzieś w plecaku, ale... O nie, gdzie to to jest? Gdzie jest kaczorek? Demoniczny. Krótkofalówka, luz. Telefony, tak, pozbieraliśmy. Inhalatory, tak, dobra. O. O, mamy punkty walki do wzięcia. Dodaje efekt przebicia i dodatkowe obrażenia do ataków, każdą bronią dystansową. Zyskuje umiejętność zużywania broni dystansowej w trakcie korzystania z parkouru. Wolę tą na razie tutaj. A potem zobaczymy. Czyli co? Podnieśliśmy coś śmiesznego, jakiś gadżet, jakiś easter egg i nie będę wiedzieć nawet co to jest. Poza tym, że dla mnie to jest kaczka z House Flippera. No nic, weźmy ten inhibitor, bo w sumie po to przyszliśmy. Jeden tylko. Ledwie go widać. I dziękujemy bardzo. To co, chodźmy pomóc Lawan. Pewnie na nas gdzieś czeka. Daleko czekasz, dziewczyno? Kawałek. O, ona też ma tu inhibitor, bo... Dlaczego? Co tu jest? Coś nieodkryte. Tak w ogóle to... A, jeszcze tu jest inhibitor? A tak, przecież odkryliśmy to, co pokazuje, gdzie są inhibitory. No przecież, to czemu nie pokazuje inhibitora przy anomalii? Może dlatego, że przy niej wiadomo, że będzie. Tu jest inhibitor. Przy zrzucie... O, może dostaniemy się na zrzut stąd, co jesteśmy. Jakby nie było, jest właśnie niedaleko. Szkoda by było nie wykorzystać bycia tak wysoko na budynku. Ło, żeby... Ła! Może bym wycelowała jak trzeba, bo... Te wiatry tutaj takie śmieszne. Wykryto pojemnik z inhibitorami. Lądowanie pierwsza klasa, Aiden. Mogło być gorzej. O, bateria. Ciepłe buty. Inhibitor. Też jeden. A tu pewnie... No, sprzęt. Dawaj. I znowu tylko jeden. No. No nie, ekwipunek jest pełny, jak to? Powinnam coś sprzedać. Tylko jeszcze pojęcia nie mam. Którą część ekwipunku to zajmuje? Bo tu jest miejsce, tu jest miejsce. Nie bardzo rozumiem, czemu nie mogę podnieść. No części do wytwarzania, jeszcze 4 całe miejsca mam wolne i nie mogę tego podnieść?
Zasoby. Części do wytwarzania. No dobra, no jestem trochę zdziwiona, co i jak. Okazuje się, że te dwa miejsca się nie liczą wcale. Upuściłam dwie części złomu, więc chociaż tyle. Ech. Co to sobie wymyślili? I po co? Nie bardzo rozumiem. W sensie rozumiem, ale mógłby być ten plecak bardziej pojemny, co? Poza tym wygląda, jakby tu były jeszcze dwa miejsca na dole. I co, nie liczą się? Co za pomysł. W ogóle gdzie jest ten sprzęt, co podniosłam? Nie ogarniam momentami tej gry. Ale okej. Niech będzie. Buty mówisz, tak? Zaraz, coś tam jeszcze mieliśmy na mapie, co chciałam zobaczyć. Tu jest jeszcze zrzut, ale do niego chyba nie dolecimy. Plus nie zdziwię się, jeżeli... A, on jest tam? A może? Kto tam wie? Może damy radę. Po drodze do Lawan zbieramy zrzuty. No może nie będzie nawet tak źle. Żebym nie przeleciała. To by był problem. Patrzcie jak elegancko. I znowu nie będę mieć miejsca w plecaku na podniesienie rzeczy, tak? Znoszona kamizelka. Okej. Uwielbiam to, jak długo schodzi tutaj na otworzeniu tego. Dobra, dziękuję. Le parkour nam wbili. Dobrze, coś jeszcze? Co to jest za inhibitor? Co on tu robi tak luźno, sam? Czekajcie, spróbuję lornetką trochę. Zastanawiam się, co tu jest zaznaczone. Zaraz pod butami. Złapię czy nie? No właśnie, o to nam chodziło. Okej, tam coś ciekawego jeszcze ma się wykazać. Ciekawe. O! 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 Wiatraki! Nie wiem, czy ten wiatrak... Chociaż on tam ma światła? Nie wiem, czy to jestem przejęty, czy jeszcze nie. Dobra, chłopaki, w którą stronę? O! O! Jest! Kolejówka nocnego biegacza. I tak jakby więcej nie chcą próbować złapać. O! A jednak. Ale to do tych wież trzeba chodzić i je prze... Jak się przejmuje taką tą? Przejęliśmy, byliśmy już na kilku. Aż jestem ciekawa, jak to złapać właśnie. Wieżowiec, dobra. One są jakoś zaznaczone konkretnie na mapach? Ciężko powiedzieć. O! W mrocznym zaułku? Tak trochę nie wierzę, ale dobra, spróbujmy się tam dostać. Tak jest to na naszej drodze. Jakby nie było. A zaintrygowała mnie ta informacja... O inhibitorze. O, Lawan tam gdzieś wyżej nas chce znaleźć, złapać. Dobra, damy radę. Buried widely. Okej. Okay. Dobra, to jest przez nas odkryte miejsce, więc spoko. Ale ten inhibitor mnie zastanawia. O. Wykryto pojemnik z inhibitorami. Co, on jest rzeczywiście w środku tego budynku? Ha. A jak tam wejść? Stoisz mi na drodze trochę, przepraszam. Okej. Rozumiem już. Ten
Ta. Za dużo ich tutaj o tej porze, rzeczywiście. Ale jest jakby coś. O, jest linka, fajnie. Odhaczmy sobie tylko, żeby mi nie pokazywało, żeby tam biec. Jakie mamy piękne karawasze. Wykryto pojemnik z inhibitorami. Znowu? A, znamy to miejsce, to jest miejscówka Lawan. Jest to, co nie mogłam go znaleźć. Tak jakby piętro tylko niżej. Tam jest zrzut jeszcze nie zrobiony przez nas? Czekaj. Gdzie jest ten inhibitor pod nami? Dobra, pogadamy. Widzisz to wejście? Mieszkanie 216. Poszukaj dużego czerwonego pudła ze złoceniami. W nim trzymałam buty. Nie idziesz ze mną? To przez ciebie mam zniszczone buty. Załatw mi nowe. Wejdź tam, zabierz buty i wróć. I nie ruszaj niczego innego. Jasne? Ej, coś mi tu śmierdzi, Lawan. Co jest grane? Po prostu idź po nie, dobra? Wlazłeś na ten jebany wieżowiec VNC, to wejdziesz i do mieszkania. Zależy, co tam jest. Dobra. Tchórzu. Lubię tą relację między Lawan i Aidenem, ale coś mi mówi, że w tym pomieszczeniu, co ona o nim wspomina, jest coś więcej. Że ona tam nigdy nie była wcześniej. Albo była, wie co jest, ale więcej nie wraca. Ja mówię, że ciemno tu jak w piekarniku, ale jest światełko. Tu nie. Ha, nie pokazują na razie żadnych problemów. Ekwipunek jest pełny. No nie, a tu będą rzeczy do podniesienia. Och, kurczę. 216. No dobra, mówiła o tym, ale... Pojemnik z inhibitorami. No i tak nie da się tam inaczej dostać? Ach. I łatwy zamek, dobra. Oj. Czemu to jest zamknięte na zamek? Jestem w środku. Niczego nie dotykaj. Znajdź mi te buty. Co mogło cię tu tak wystraszyć? Mieszkanie Lawan. No dobra. Niczego nie dotykaj. Żaden problem. Zaraz tu będziemy wszystko badać. Nie mogę tego... No. No dobra, wygląda, że jednak tu bywa. Skoro już są światła i takie rzeczy. Nie no, potrzebna nam jest latarka. Maszyna do pisania, ładnie. Teraz może zacząć pisać na komputerze, jakby bardzo chciała. Kuchnia elegancko. Ładne mieszkanie sobie wybrała. Mówiła, nie dotykaj, ale... Nie da się zamknąć? Nie. Jak mi się wydawało, że tu było coś do zbadania. Mielusio. Ciekawe, czy nas podsłuchuje. O, to liście. Myślałam, że puzzle układa. Męskie buty? Oj, Lawan. Czyżby to jednak nie było oryginalne, nie twoje mieszkanie, tylko zostały tu jakieś twoje rzeczy? Oj, Lawan. Fajnie. Ciekawe, czy działa. Lawan, nasza co? Właśnie. Nasza składanka? Znam nieco inną Lawan. Składanka Lawan. O, nie ma opcji, trzeba posłuchać. Mówiła, nie dotykaj, ale... Co będziemy jej słuchać? Sleep.
Przypuszczał. Znalazłeś je już? Wybacz, nigdzie nie widzę czerwonego pudła. Za słabo szukasz, Fajfusie. Jest jeszcze jeden pokój, za dyktą. Wiem, widziałam. Miałam nadzieję, że nie przerwią muzyki, ale może włączymy ją sobie na koniec odcinka jeszcze raz, żeby dosłuchać całej piosenki. To zdjęcie ma fajne. Lałam? Wyglądasz prawie na... na szczęśliwą. Przytulne gniazdko. Nie byłaś tu sama. On wciąż tu mieszka? Nikt tam nie mieszka. Znajdź te buty i skończ z debilnymi pytaniami. Wolisz dziurę w rybim oku niż tę miejscówkę? Ta dziura to mój dom. Najpotrzebniejsze rzeczy wzięłam ze sobą. No, poza butami. Okej. No i tak jeszcze posprawdzamy, co tu jest. Fajna kurtka, nie, koszula. Dobra, zaraz weźmiemy zainteresowane miejsce jak najbardziej, tylko wcześniej... O. Rocznik 2025. Te butelki są warte fortuny. No, o, są buty. Za chwilkę. Chyba spędzali tu mnóstwo czasu. A może? A już kupiłam łuk. Legendarny. Idąc za waszą radą. Kurtka rokowa. Oczywiście nie ma na nią miejsca. Wciąż będziemy rozwijać życie na razie. Jeszcze jeden nam brakuje. Zaraz zrobimy już z tym porządek. Co tam się jeszcze pojawiało z tyłu? Dobra, co możemy zrzucić z ubrania? No tutaj, z tych, żeby można było popatrzeć na to, co mamy z tyłu. Dobra, opuszczę tą. Podniesiemy sobie tą. Ciekawa jestem w ogóle, jak wygląda kurtka rockowa. Do tej pory jeszcze żadnej nie podniosłam. Zimowa. Aha, to te. I... Dobra, to chyba mi zostało jako ostatnie do zbadania. Muzykę tak jak... O, nie, czekaj. Nie jednak, bo to ten hak mi się tak pojawia w różnych miejscach. Tylko czy tu naprawdę są buty? Są. Lałan, znalazłem twoje buty. I zdjęcie. Świetnie. A teraz stamtąd spierdalaj. I zdjęcie. Szkoda, to przytulne gniazdko z winkiem i niezłym widokiem. I z muzyką. Odkrywam tu nowe oblicze Lałan. I wiesz co? Nie winię tego gościa, że ją lubił. Kimkolwiek był. Aiden. Hej, ja wcale... Lałan, czekaj! Co? Hakon! Ty gnojo! Och, joj, ale... Niech sobie chwile i tygodnie gonią. To trwa i trwa, aż grubli zgotują niebiosa. Szlak, Lałan! Oj, Lałan. List Hakona do Lałan. Wiesz, co w tobie lubię? Że śmiejesz się z moich żartów. Moja druga żona też się śmiała. Ale tylko udawała. Tato dopiero nie miała poczucia humoru. Ale ty nie udajesz, prawda, Lałan? Czy ty kiedykolwiek udajesz? Jakoś w to wątpię. Nikt z takim charakterem. Nie z takim charakterem, ale czytaniem dobrze idzie dzisiaj. Dobre jest to, że nie jesteś cały czas wściekła, tylko prawie cały czas. Ale potrafisz szybko się nakręcić i wkurzyć. To frustrujące, ale też podniecające. Słuchaj, według najnowszych doniesień jesteś na samym szczycie mojej listy. Daleko za tobą jest moja pierwsza żona.
A trzecią pozycję zajmuje numer 3. Wiesz, że nie lubię ckliwej gadki, ale muszę to powiedzieć. Skarbie, kocham cię, jestem cały twój, a ty cała moja. Nic z tego nie zmieni nigdy. Ojej, coś zaszło. Ojej, coś zaszło. Źle się czuję z czytaniem w ogóle takiej prywatnej korespondencji. Mówiłam, że Hakonowi dobrze z oczu patrzy. O, zeszła chyba tutaj na dół. Albo to windy nam pokazują. Mówiłam, że mu dobrze z oczu patrzy. Po prostu już się chce stąd wydostać. Ale miał powód, dla którego musiał się z Lawan pokłócić, czy nie pokłócić, czy musieli się rozstać. Nie sądzę, żeby pojawiła się po prostu kolejna kobieta. Co prawda on jest tutaj, przedstawia się jako taki, że tak powiem, żigulok i tak dalej. Niemniej jednak mam wrażenie, że to nie o to chodziło. Coś zaszło między nimi. Ciekawa jestem, co, skoro już nas plączują w swoje prywatne sprawy, to niech chociaż powiedzą o co komon, bo... No. Dobra, Lawan, dziewczyno. Siedzi gdzieś w swoim miejscu. Lawan, jesteś tam? No weź, nie chciałem cię urazić. Spotkajmy się na moim dachu. Masz tam na mnie czekać. Oddasz mi buty i możesz spierdalać. Oczywiście poszłaś tam, gdzie chodzisz, gdy się wkurzysz. Mhm. Oj. Uciekła chyba do kantyny, co? Chyba tak. A jak tam wejść? Zeskoczyć z innego budynku, czy tam prowadzi jakaś winda? O, chyba już wiem. Da się tą windą wyżej wyjść? A, chyba nie. Okej. Tu możemy chyba szybką podróż ładnie zastosować, elegancko. Chociaż jest dosłownie rzut beretem, ale no cóż. Co się będziemy męczyć? Poza tym mam kupę rzeczy do sprzedania. Podoba mi się to, że jest tutaj skrzynia gier i za każdym razem wychodzi z niej kryształowy pył. Maska. Wypalcie się, muszę się sprzedać. Muszę oddać sporo rzeczy. Nie można tu biegać jakby co. Dobra, to nie wygląda jak grabie oko. Co to jest to miejsce? To znaczy miejsce znam, to jest to upierdliwe, z którego nie mogłam wyjść swego czasu w nocy, jak chciałam wyjść w nocy. Tam malinkę z tamtej strony. Ale na to idzie też jakaś linka, czy nie bardzo? Już nie pamiętam. A za chwilę się przekonam. Albo gierek, które chyba już mamy zrobione. Ale nas zrobiła. Trzeba było jednak skoczyć z tą lotnią i dolecieć tutaj do niej. Ale nie, zachciało mi się szybkiej podróży. To teraz będę się musiała wspinać. Kolejna kasetka. Cześć, tatku. Dziś ratowałem z Kilianem cywilów z ciemnej strefy, o której ci mówiłem. To moja pierwsza ciemna strefa. Nie było tak źle, może poza jedną rzeczą. Uratowaliśmy matkę i jej dzieci, którzy tam utknęli, a ja... Nie wiem, co we mnie wstąpiło, ale chciałem iść dalej. Chciałem iść głębiej. Znaleźć kolejną rodzinę, kolejne dziecko. Upewnić się, że nikt nie został. Musiałem się upewnić. Kilian mówił, że oczyściliśmy ciemną strefę. Ale jakoś mu nie wierzyłem. Pokłóciliśmy się i w trakcie sprzeczki dopadł mnie jebany wiral i myślałem, że już żyję wyłącznie dzięki Kilianowi. Chciałbym o tym z tobą pogadać.
No, jeden viral, jeden tylko i taka poważna rzecz, a my walczymy z tyloma, ale wiecie jak to jest w grach. Nie bierze się pod uwagę za bardzo rzeczy pokonanych w trakcie między misjami, tak jak w Uncharted. Masz. Twoje buty. Lepiej weź też to. Nie miałem pojęcia, że byłaś z Hakonem. A myślisz, że dlaczego chcę go sprzątnąć? No tak, to logiczne. To, że ktoś czyta poezję, nie znaczy, że nie zasługuje na śmierć. Zerwaliście ze sobą dlatego, że zostawił Franka, czy zostawił Franka, bo zerwaliście? Naprawdę nie ma teraz sensu tego analizować. Cokolwiek między nami zaszło, to był wielki błąd. Nie powinnam być aż tak naiwna. Dlatego nie chciałam, żebyś tam węszył. Do kurwy nędzy, mogłeś to uszanować. Przepraszam. Zapomnij, że tam byliśmy. Zostaw mnie w spokoju. Lawan, co się dzieje? Ale jesteś upierdliwy. Teraz zauważyłaś? Wiedz, że zajebiście nie lubię biadolenia. Mówienie o swoich uczuciach to nie biadolenie. Dobra, możesz tu zostać jak chcesz. Tylko mi nie przeszkadzaj. Jestem zajęta. Upijaniem się? Nie, głupku. Podziwianiem gwiazd. Patrz, widać wielką niedźwiedzicę. Aleś ty mądry. Tylko, że to nie jest wielka niedźwiedzica. Ups, ale warto było spróbować. Znasz jeszcze jakieś gwiazdozbiory? Tak. Za dawnych czasów Frank sporo nauczył mnie o nocnym niebie. Kiedy budowaliśmy rybie oko, lubiłam wspinać się po rusztowaniu na dach. Frank przyłaził i gadał, że jest za zimno, za późno i takie tam. Zawsze kończyło się na tym, że godzinami opowiadał mi historię, a ja uwielbiałam go słuchać. Gwiazdy widać jak na dłoni i zdają się być tak blisko, że mógłbyś chwycić je za jajca. Frank zawsze tak mówił. Fajne, co? A co z tobą, Aiden? Co ze mną? Czy pielgrzymom można złamać serce? Było na 100%. Chyba teraz ma to miejsce? O. Nie bardzo rozumiem tę odpowiedź, dlatego ją wybierzemy. Właściwie to... My... A, nieważne. O, wstydnij. W takim razie twoim gwiazdozbiorem będzie łabędź. Łabędź? Tam, spójrz. Łabędź. Kiedy patrzę w gwiazdy, zawsze znajduję go pierwszego. Wymyślasz to, żeby zrobić na mnie wrażenie. Może? A może nie. Udało mi się? Nawet tak. A tamten wiersz? To tylko słowa, Aiden. Słowa mają znaczenie. Niebłaznem czasu jest miłość. Choć po nią, po róża licjej, sięga jego kosa. Niech sobie chwile i tygodnie gonią. Tylko słowa, co? Tak. Tylko słowa. Sorry, no muszę. To poznałaś Hakona, kiedy budowaliście rybie oko z Frankiem? On i Frank trzymali się zazwyczaj razem. Przyjaźnili się. Sprawa jest naprawdę prosta. Byłam młodą dziewczyną, szukałam atencji. A on lubił się zabawić.
Przynajmniej dostałam nauczkę. Na całe życie. Wciąż ci zależy, co? Inaczej po co kazałabyś mi tam wejść? Tak, zależy mi, Aiden. Zależy mi na tym, kim się stałam. Dlatego nie chciałam tam wracać. Żeby słaba dziewczynka, która tam mieszkała, nie wzięła nade mną góry. Kiedyś jej nienawidziłam. Teraz po prostu mam ją gdzieś. Lepiej chodźmy spać. Aiden, jak spotkam Hakona, zabiję go. Krótka piłka. Nie próbuj mnie powstrzymać. Dobra, ale zemsta nie sprawi, że poczujesz się lepiej. Nie zrobię tego dla siebie, tylko dla Franka. Pomszczę wszystkich, którzy zginęli tamtej nocy. Zgasło wtedy wiele gwiazd. Hakon jest mocny w gębie, ale jak przyszło co do czego, zostawił przyjaciół na pewną śmierć. Pokazał swoje prawdziwe oblicze. Jebany tchórz. O, nie wiem, która opcja jest lepsza. Nie wydaje mi się tchórzem, ciężko powiedzieć. Jakby nie było, słabo z nami na te akcje chodzi, no ale z drugiej strony... Czasu już nie cofniesz. Fakt. Ale mogę posłać gościa do grobu. I to zrobię. No. Dobrej nocy, Aiden. Dzień dobry, Villador! Nastał nowy dzień w zupełnie nowym świecie. Nadaje wasz przyjaciel Frank. Tak, dobrze słyszycie. Nadaje prosto z rybiego oka. Od dziś będę wam dostarczał dobre wiadomości z całego Villador. Pomogę przekształcić to miasto w taką wspólnotę, jaką niegdyś było. Lawan? Lawan, jesteś tam? Dobrze, ludziska. Zacznijmy ten nowy rozdział od jakiejś inspirującej muzyki. Aiden, jesteś tam? Przyjdź do kantyny. Bez urazy, Frank, ale nie mam już dla ciebie czasu. Matt miał mi pomóc odnaleźć siostrę, ale wie, że oddałem tobie i teraz mam... przejebany. Uspokój się. Przyjdź do rybiego oka, to pogadamy. Mam pomysł. Chcę ci pomóc, Aiden. Dobra. Niedługo będę. Teraz będziemy mogli... no, posłuchać muzyki w różnych miejscach tutaj. Fajno, fajno. Lawan uciekła. Historia z Hakonem, no częściowo, bo wygląda na to, że wystawił Franka i resztę i dlatego zginęli. To o nim cały czas Hakon, nie Hakon, tylko Frank opowiadał. No dobra, no w sumie... przeszliśmy po drzewku. Ma bardzo dobry powód, żeby go nienawidzić, jakby nie było. Tylko pytanie, dlaczego on wtedy nie poszedł? Fajnie by było, gdyby nam wyjaśnił. Chciałabym go móc spotkać, tylko pewnie nie da się go nigdzie spotkać w grze teraz od tak. Ciekawe, czy go w ogóle jeszcze zobaczymy. Zakładam, że tak, biorąc pod uwagę, że jest na liście Lawan, więc pewnie coś w tym jest. No ale, dobra. Skoczymy stąd i polecimy do rybiego oka. Albo szybką podróżą, jedną z dwóch. W każdym razie zobaczymy się w kolejnym odcinku na miejscu. A ja się z wami żegnam, także dziękuję za wspólną grę. Życzę dobrej nocy i dnia i trzymajcie się ciepło. Jaho!